Na szczęście udało mi się tak zorganizować treningi, że nie miałam przerwy w strzelaniu. Gdy byłam w Gorzowie, strzelałam w swoim mieszkaniu, a gdy wyjechałam na dłużej w okresie świątecznym do rodziców, strzelałam w piwnicy. Mama zorganizowała mi tam takie mini tory łucznicze. Miałam takie dwa chyba dosyć trudne dni. Pierwszy to był dzień, kiedy zostały ogłoszone obostrzenia dotyczące również odbywających się treningów. A drugim takim dniem był moment ogłoszenia zmiany terminu igrzysk. To też było dosyć trudne emocjonalnie i ta świadomość, że no, kolejny rok ciężkiej pracy przede mną bez przerwy. Najbardziej tęskniłam jednak za ludźmi, za spotkaniami i za treningami w grupie. I przede wszystkim chyba najbardziej za adrenaliną związaną z zawodami. Jeśli chodzi o wagę, to miałam taki moment chyba gorszy, gdy zaczęłam eksperymentować z wypiekami ciast i chleba. I wtedy przytyłam chyba ze 2 kg. Tak więc jest nad czym pracować i co zrzucać. No, zmieniła chwilowo mój styl życia, bo jednak u wszystkich musiało dojść do pewnych zmian, ale sama pandemia może mnie nie zmieniła niczego w moim życiu, ale dała mi impuls do zmiany, bo gdy myślę, że potrzebowałam takiej ciszy, spokoju, pewnego takiego zatrzymania i mogłam jednak chyba wtedy bardziej zastanowić się nad sobą, zauważyć, z czym jeszcze mam problemy. Nie chodzi mi tylko o sport, ale ogólnie o mnie. I tak sobie pomyślałam, że ta pandemia właśnie dała mi impuls do zmiany, żebym mogła być jeszcze lepszym sportowcem i lepszym człowiekiem.